Generał Jarosław Szymczyk nie będzie już członkiem Rady Nadzorczej Ekstraklasowego Piasta Gliwice. Taką informację przekazał dziś podczas konferencji prasowej akcjonariusz klubu Zbigniew Kałuża. Kontrowersje wokół tej sprawy śledzi Paweł Jędrusik. Zbigniew Kałuża, który jest mniejszościowym akcjonariuszem Piasta Gliwice, poinformował, że generał Jarosław Szymczyk rezygnację ma złożyć jutro. Na pytanie, skąd decyzja o tym, żeby to Szymczyk zasiadał w Radzie, Kałuża odpowiada krótko. Dlaczego miałby nie być, skoro jego dziadek pracował w tym klubie, ojciec Jarek ze mną przychodził na mecze od B-klasy i właściwie był dobrym duchem i zawsze bezinteresownie ten klub wspierał. Tak jak Państwu powiedziałem, rozwiązywaliśmy bardzo trudne problemy tego klubu. Zawsze mogłem na niego liczyć i uważam, że jest to jedna z osób tutaj w Gliwicach, gdzie ten klub powinien być takiej osobie wdzięczny za to, co zrobił. Teraz do Rady Nadzorczej wrócą zarówno Zbigniew Kałuża, jak i Grzegorz Jaworski. Jesteśmy dumni z tego klubu, osiągnęliśmy sportowo bardzo wiele i chcemy więcej jeszcze osiągnąć. Chcemy dalej, aby Piast był klubem czołowym w Ekstraklasie. Mamy ku temu powody, mamy do tego możliwości, mamy świetnego trenera, mamy dobrych zawodników. Ten klub nie może zniknąć z mapy Śląska, z mapy Polski, dlatego tutaj zrobimy wszystko z panem Zbigniewem Kałużą, żebyśmy odbudowali to zaufanie do klubu. Informacja o tym, że Jarosław Szymczyk znajdzie się w Radzie Nadzorczej Piasta Gliwice, pojawiła się kilka dni temu. Wywołała spore kontrowersje nie tylko wśród kibiców klubu.